Swoją przygodę z Lombardem Wiesław Makowski rozpoczął ponad 15 lat temu. Ja prowadziłem sklep przy kopalni Rozbark, spożywczy sklep, nazywała się kopalnia Rozbark i jakby po 2 latach od zamknięcia tej kopalni Rozbark ten sklep padł. I nie wiedziałem, co w danym momencie zrobić już na resztkach pieniędzy, na resztkach sił i taka znajoma mi podsunęła, a weź otwórz Lombard. Z czasem skromny interes osiągnął spektakularne rozmiary. Pracownicy jednogłośnie podkreślają, że najważniejsza była atmosfera tego miejsca. Pierwszego dnia, jak tam byłam, no to się zakochałam w tym miejscu i w tych ludziach. I w tym szefostwie po prostu, że oni są po prostu no, wspaniali ludzie, oddali serce mi, nam, jako pracownikom. No po prostu takie miejsce jak dom. Atmosfera była no, wspaniała. Myślę, że nigdy nie znajdę sobie takiej pracy, takiej pięknej w ogóle pracy, jeżeli chodzi też o uczucia i o przedmioty, które tam były. Od igły po helikopter. W siedzibie Lombardu przy ulicy Wytrwałych w Bobrku zgromadzono ponad 70 tysięcy przedmiotów. Wśród nich znalazł się nawet ząb mamuta. My jak to wszystko sprzedamy, to naprawdę będziemy bardzo bogaci. Ktoś rąbnął Jezusa. Ale i żłupy też rąbnęli. No ja 4 dychy bym nie dała bez Jezuska za cholerę. Historia największego Lombardu w Europie stała się pretekstem do stworzenia pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Produkcja zajęła twórcom ponad 4 lata. Przyjęliśmy taką też technikę, zwłaszcza na początku, takiego obserwowania, podglądania tych naszych bohaterów i idąc w takie kino obserwacyjne, zgromadziliśmy, to było grubo ponad 200 godzin materiału. Ten film miał uwrażliwiać przede wszystkim, tak? On miał pokazywać dzielnych, walecznych ludzi, dobrych dla siebie w miejscu, które no nie jest takie oczywiste, tak? Dla takich aktów, powiedziałbym, dobroci właśnie jakiegoś takiego człowieczeństwa, ale to tam było i to było niezwykłe. Film zdobył aż 4 nagrody w tegorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dada złotówkę za żelazko! Ocenie lokalnej publiczności Lombard został poddany podczas premiery w Bytomskim Centrum Kultury. Po seansie odbyło się spotkanie z twórcami i aktorami. Człowiek nie miał z tym nigdy styczności, więc wydawało nam się, Boże, co powiedzą ludzie, co powie rodzina, jak odbiorą, jak na dłoni. Tak zupełnie odkryliśmy swoje życie, co też nie było łatwe, bo przecież kto tak z dnia na dzień potrafi opowiedzieć o sobie całą historię tak dogłębnie. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie przyjęte. Zgodnie z deklaracjami Jolki i Wieśka, chwilowo zamrożony interes już wkrótce ma wznowić swoją działalność.